niepokoi, jak usłyszałem styl odpowiedzi urzędników Urzędu Miasta na zaproszenie do udziału w tej rozmowie. Ja rozumiem, że tutaj mogę też pewne osobiste niechęci, anse, bo jestem bardzo krytyczny i będę tej świętojańskiej jakoś może działać, może nie działać. Ale troszkę mnie to pokoi z tego powodu, że robi to na mnie takie wrażenie, jak gdyby władze miasta myślały sobie, my jesteśmy mądrzejsi, my dobrze wiemy, jak to zrobić we własnym gronie, we własnym zakresie. Nie wsłuchując się, wyciągam wniosek z tej sytuacji, w której uczestniczymy, nie wsłuchując się specjalnie uważnie w głosy, które mogą się pojawić tutaj na miejscu. I troszkę mi to niepokoi, troszkę mi niepokoi to, że tak długo czekamy na jasne zdefiniowanie polityki miasta, że to będzie konkurs. Chętnie bym poznał składanie. Pan Pelko Zieliński mówi, że raczej na pewno tak. Chyba raczej zgodnie ze statutem, raczej. Ale nie ma, nie powinna być, żyjemy w demokratycznym kraju. Konkursy mogą mieć różne formuły. Konkursy mogą mieć różne formuły, można mieć wszyscy do ścięcia. A z drugiej strony ustawa o działalności instytucji kultury dopuszcza również możliwość bezkonkursowego powoływania. W ten sposób dyrektor Wilki stał się dyrektorem Teatru Miejskiego ostatecznie. Ja też jedną rzecz chcę przypomnieć. Chciałem się uderzyć we własnej piersi, że jednak dyrektor Wilkwist otrzymał propozycję w odpowiedzi na dokładnie ten pomysł repertuarowy, o którym w tej chwili ja krytycznie mówię, a dość bezkrytycznie przez pierwszy jeszcze sezon jakby tutaj wtulował dyrektorowi, że on o to po prostu ma taki pomysł i dotarło do mnie, że to jest pomysł kiepski, wadliwy, prowadzący do nikąd właściwie dopiero pod koniec drugiego sezonu. Widziałem, że ten temat jakby przestał oddychać, że taki jakiś taki sztywny, mało atrakcyjny dla widowni i potem zaczęło to znajdować swoje odbicie w formacie frekwencji. Z tego też powodu trochę się zrobiłem wyczulony na dwie rzeczy. Jedna rzecz taka to, że chciałbym szybko dowiedzieć się od władz miasta, co one myślą dalej z tym zrobić i dobrze byłoby jakieś ciśnienie tutaj jednak tworzyć. I liczymy też na was, prawda? Żeby szybko i rozsądnie ten problem rozwiązać. Bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, czy już stało się tak, że Teatr Miejski stracił swoją markę, czy też nie. Z rozmów, które tam wstępnie sondażowo prowadziłem z prawą osobą, wynikało dla mnie, że chyba tak jeszcze się nie stało. Znaczy, jeżeli stracił publiczność, to chyba nie stracił opinii, która by spowodowała, że mogłaby tu przyjść osoba ciekawa, radościowa, jeden z tych twórczych pewnych, którzy na przykład już gdzie indziej pokazali, że potrafią taki lokalny teatr stworzyć, więc być może nie jest za późno. Nie jest też w moim przekonaniu za późno na to, żeby wróciła publiczność, jeśli udałoby się przyciągnąć ciekawą osobę, jeśli by wytworzyć wokół teatru znowu taką atmosferę zaciekawienia, co tam się dzieje i że jest inaczej niż było w ostatnim sezonie, to mogę sobie wyobrazić, że może nie z miesiąca na miesiąc, ale z sezonu na sezon publiczność by wróciła do tego teatru. Więc kwestia dla mnie jest taką kwestią dość techniczno-organizacyjną, szybkiego przeprowadzenia konkursu, w którym jak wierzę, jest możliwe znalezienie sensownej osobowości teatralnej, bo to ten teatr w tej chwili potrzebuje. I rzecz druga, jakoś z tym stowarzyszona, ale nie do końca, to jest kwestia raportu. Ja właściwie nie wiem, znaczy unia personalna pomiędzy dyrektorem teatru a szefem raportu wzięła się stąd, że Jacek Błącz był tutaj, nie wiem, czy współpomysłodawcą, czy pomysłodawcą raportu, ale był też dyrektorem Teatru Miejskiego. Nauczony doświadczeniem, myślę teraz o pomysł dyrektora Wilkwista na to, żeby co roku proponować prowadzenie raportu o kolejnej jakiejś nowej osobie. Jest właśnie kolejnym takim arbitralnym i abstrakcyjnym pomysłem. To powinien być festiwal autorski, kogoś, komu powierzy się tę imprezę nawet na ileś lat, kto by mógł o niej myśleć właśnie w takich szerokich ramach, nie tylko owego tygodnia wydarzeń festiwalowych, ale i tego wszystkiego, czym raport można było obudować i opakować. Tym bardziej, że dyrektorzy zmieniają się tutaj często. Co 4 lata, jak słuchać. W moim przekonaniu raport powinien być tak ważnym punktem rozmów z nowym szefem Teatru Miejskiego, żeby miał on
koncepcje czy pomysł na to, być może, za czym bym się chyba opowiadał, koncepcje polegające na przekazaniu temu kogoś na kilka na zasadzie poprowadzenia autorskiego festiwalu, który mógł się wtedy spokojnie rozwijać, a dyrektor mógł się zająć odbudowywaniem, widzów. Więc problem, jeśli gdzieś bym widział, to głównie tym, że nie znam jasnej odpowiedzi na pytanie o sposób myślenia właściciela teatru na tę kwestię. I już Mirek Baran, który na łamach Gazety Wyborczej dużo pisał o poprzednim konkursie, chciałem przypomnieć tylko, że było to trzech kandydatów w poprzednim konkursie, w tym jeden to poważny, czyli Jacek Bunsz, dwóch z całym szacunkiem mniej poważnych, i to też jakby troszeczkę przeczyło temu, co mówiłeś, że ta marka jest jeszcze mocna, bo gdyby tak było... Myślę, że to wynikało z czegoś innego, chociaż to jest wyłącznie moje prywatne zdanie. Po prostu Jacek Bunsz deklarował chęć pozostania w teatrze, ale bez przeprowadzania konkursu. Bez przesłuchania, ponieważ ale potem się złamał i wystartował. Tak, dokładnie, złamał się, ale myślę, że to zostało odebrane też przez środowisko w taki sposób. Chcę wierzyć w lojalność środowiskową. Że środowisko uznało, że nie tak, dalej to jest ta, że tak powiem, jego, tak? I nie należy tutaj w tym pierwszym etapie przynajmniej wchodzić mu w drogę. Tak ja przynajmniej to interpretuję dla siebie. Dzień. Mam to szczęście, lub że wypowiadam się ostatni zgromadzeniu, tak naprawdę chciałbym się odnieść do paru różnych kwestii. Chciałbym zaznaczyć od dyrektorze szczerego ubolewania, że nie przyjął twojego zaproszenia nikt z urzędu miasta, czy od organizatora festiwalu, bo tak naprawdę ostateczna decyzja należy do miasta, przede wszystkim w osobie prezydenta Wojciecha Szczurka. Chciałbym uzupełnić informacje, które tutaj były podawane. Rozmawiałem w środę dość długo z panią Krajter, rzecznik osobą prezydenta. Otóż w tej chwili prezydent Szczurek odbywa serię spotkań, gdzie zastanawia się nad formułą a tu zastanawia się również nad sposobem wyboru nowego dyrektora, co według mnie znaczy, że wcale konkurs nie musi być oczywistym rozwiązaniem, choć być może oczywiście jaka decyzja zapadnie. Ale z kim, przepraszam, te spotkania są z kandydatami? Te spotkania są, cytuję panią Grajter, z ludźmi teatru z całej Polski. Czyli podejrzewam, że z potencjalnymi kandydatami również nie ma się co oszukiwać, bo chociaż czasowy byt sceny jest zabezpieczony, jak naprawdę wydaje mi się, że nowego rektora należy mijać najpóźniej w styczniu, w lutym jest tak naprawdę termin, aż miasto gonią, nawet na rozpisanie ewentualnego konkursu nie byłoby wcale dużo czasu. Przejdę może do twojego pytania. Chciałbym zacząć od tego, co już mówiliśmy, że mówimy o jedynym teatrze dramatycznym, jedynym teatrze dramatycznym w mieście, kilkuset tysięcy, jedynej sceny utrzymanej przez miasto, jednej z dwóch scen dramatycznych w nowej metropolii, więc co wydaje mi się absolutnie oczywiste, a scena w jakimś stopniu musi być lokalna, bo ma podstawowy obowiązek zaspokojenia potrzeb teatralnych mieszkańców, i zauważam, że w wielu scenach, szczególnie z mniejszych ośrodków, które odnosiły ogólnopolskie sukcesy, zaczęło się od konsekwentnego budowania scen lokalnych,
lepsze z kimś szukania nowych form kontaktu z publicznością, nawet wprost szukania nowych publiczności. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że publiczność jest tylko jedna, poniekąd okazało to chociaż aż w ostatnie lata w Teatrze Wybrzeże. Zaryzykuję tezę, że publiczność Macieja Nowaka w dużym stopniu się różni od publiczności Adama Orzechowskiego, co mimo wszystko zwalało tym dyrektorom osiągać niezłe wyniki frekwencji. No i to w tym przypadku już na 5 scenach czasem. Najbardziej aktywny teatr w Polsce. Tak, czasem wręcz grających równolegle. Więc nawet jeżeli założymy, że publiczność Jacka Busza z Teatru Miejskiego odeszło, po prostu Wikistowi nie udało się przyciągać nowej publiczności, a mimo wszystko wierzę, że w kilkuset tysięcznej, że już nie liczy całego trójmiasta, taka publiczność, która zapełni kilkusetosobową scenę trzy razy w tygodniu, na pewno gdzieś według mnie ten problem, że może wynikać nie tylko z dobroru repertuaru, z tego, o czym mówiliśmy, czyli słabej, szeroko pojętej komunikacji społecznej sceny. Ale może wróćmy do pytania. Wydaje mi się, że w tej chwili miasto, gdy nie będzie szukało formuły teatru eklektycznego, który mimo wszystko będzie próbował znaleźć widownię, będzie próbował znaleźć różne widownie dla swoich różnych projektów. I jedyną rzeczą, której bardzo się obawiam w tej chwili, i to przez wiele osób powtarza, ale zwrot, że zawiodła formuła teatru artystycznego, jak słusznie zauważyłaś, pomysły dyrektora Wilkista nie wypełniały w całości ewentualnych form czegoś, co możemy nazwać teatrem artystycznym. Strasznie się go boję, że kazus Wilkista będzie używany przez miasto jako argument przeciwko ambitniejszym projektom, i to nie tylko repertuarowym, a to by zrobiło źle nie tylko teatrowi Trójmiejskiemu, ale również gdyńskiej publiczności, która, no jak już mówiłem, nie jest wyłącznie typową publicznością sceny letniej. Wydaje mi się, że o tyle Teatr Miejski imienia Gombrowicza jest w tej chwili w strasznie ważnym momencie, bo nowy dyrektor stachań przed szalenie trudnym zadaniem, gdyż został tu na moment na boku scenariusz i raport. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie teatru na scenach całorocznych, jak je nazwijmy, szliśmy do momentu, kiedy niemożliwa jest kontynuacja tego, co tu się działo w ostatnich
a tych latach czy miesiącio, o cach i w tym względzie nie podzielam optymizmu niektórych moich przedmówców.